Hello, cześć, witam tutaj z galerii handlowej Warrington Cockage Center. Mam na sobie taki, o, widzicie, twarzowy. Chustę taką sprzedają po 2 funty. No, ale twarzowa to wezmę. Dobra, idę do sklepu, dlatego mam na sobie. 4 lutego 21, dzisiaj jest dzień moich zaszczepień. No, jadę dzisiaj na szczepionkę, bo no, po prostu musiałam zabukować. Wszyscy już mają szczepienia w mojej pracy, tylko ja się ostałam na końcu. Zostałam. Okej, nadeszła wiekopomna chwila. Idę na szczepienie. Czekam na moją kolej. O, chyba zaraz podchodzę do tu. Okej, dostałam taką formę, zaraz ją wypełnię. Mam 22 kwietnia następną dawkę, a teraz muszę ją wypełnić i na szczepionkę. Wcale nie ma dużo ludzi, ale też nie ma bardzo mało. Nie można w spokoju. Nie można w spokoju tego wypełnić, bo cię z krzesła na krzesło. Teraz się tutaj na jakimś krześle numer 9 i staram się skoncentrować, ale nie mogę. Na tej po prostu jest taki kwestionariusz, wypełnić trzeba dane, tam choroby i tak dalej. Zobaczę. Próbuję przeczytać tutaj tą całą ulotkę. A po prostu jest taka gorąca atmosfera. Wszyscy czekają na szczepienie. No dobra, może mu się uda. A jednak muszę swoje obczekać troszkę. Troszkę ludzi. Myślałam, że tak przyjdę, od razu dadzą na piątą. Za piąta miałam ten wizytę, tak? Mówiono? A teraz siedzi się i czeka. I just, oh, because it's for me. Oh no. So, can I record? Sorry, I'm just recording. Which arm? I don't know. Okay. Relaxing. John. Oh, quick. Hold on. Okej, ja nie jestem po, czuję dreszcze, ale chyba z wrażenia. Teraz 15 minut trzeba odsiedzieć, odczekać, czy nie ma jakichś reakcji alergicznych. No i do domu. Minęło 5 minut od chwili otrzymania szczepionki i tylko takie czuję lekki, nie ból, to nie jest ból, ale takie dziwne uczucie w lewym ramieniu. Będzie ok. Już koniec dnia, sprzątając z krzesełka. Będziemy miał więcej osób szczepić dzisiaj. Ok, odsiedziałam 15 minut i teraz już mogę wracać do domu. No tutaj ręka jest ok. Tak jak zwykle po szczepieniu, takie uczucie. No, zobaczymy. Na razie. Witam z mojego domku po 3 godzinach od otrzymania szczepionki przeciwko COVID-19. I czuję się ok. Żadnych tam zmian. Ręka też w porządku, nie boli. Także mam nadzieję, że i jutro, i przez następne dni też będzie ok. No, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, pa!